Cześć, witajcie, ja jestem, tak, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w grze Survarium. Gra, którą polecał mi jeden z widzów, mówiąc, to jest Stalker wersji online. Myślę sobie, wow, fajnie. Oczywiście wiem, że jest to wersja beta, więc też pewne rzeczy musimy tutaj wybaczyć, natomiast gra zaciekawiła mnie niemiłosiernie, bo Stalkera bardzo lubię. Nie jestem oczywiście żadnym hardkorowym graczem, bo nie miałbym czasu grać tyle Stalkera, żeby nauczyć się bardzo, bardzo dobrze grać. Natomiast mam z tą grą doświadczenie i mimo wszystko grałem w nią sporo. Dawno, dawno temu, ale mimo wszystko sentyment pozostał. Możemy teraz wybrać sobie postać. Jak one się różnią od siebie? To jest pytanie. Powiedzmy, że ten tutaj jest jakiś, kurde... Okej, nie będzie ten. Taki powiedzmy, że będziemy... W sumie dobrze będziemy wyglądać. Zmiana imienia to w sumie nie ma za bardzo znaczenia. Natomiast są tutaj frakcje i to jest problem, bo naprawdę nie mam pojęcia, co one oznaczają. Więc też bardzo trudno mi w tym tutaj się jakoś rozeznać. Ale widzę, że wygląda to nieźle. Podoba mi się logo tego czarnego rynku. O, specjalizacja, czym to się wszystko specjalizuje? Włóczędzy, ochrona przed anomaliami na plus i broń snajperska na plus. Na minusie jest słaba ochrona przed kulami, czyli te są snajperzy, okej, rozumiem. Osadnicy z kraju, ochrona przed anomaliami i używanie artefaktów jest na plus, natomiast mobilność jest zmniejszona. Okej, czarny rynek, duża mobilność, broń do walki w zwarciu, słaba ochrona przed anomaliami. No, średnio, ale w sumie... czym jest broń do walki w zwarciu? Karabin? Armia odrodzenia. Ciężkie opancerzenie, ciężkie karabiny nie używają artefaktów. Mi się wydaje, że mimo wszystko wybierzemy czarny rynek, ale nie jestem pewien, czy to jest najlepszy wybór. Też jest spoko te osadnicy z kraju, natomiast ta mobilność mnie troszeczkę dobija. No powiedzmy, że to będzie coś dla mnie. Widzę, że tu coś powinno być napisane. No dobra. Okej, gotowi. Więc zobaczymy, co tu będzie się... Jak to będzie się wszystko odbywało. Oczywiście nie sprawdzałem tej gry wcześniej, żeby też jakoś nie psuć sobie zabawy. Pomyślałem sobie, że takie doświadczenie randomowe będzie lepsze, aniżeli jakieś... pseudo tutaj... Teraz, o niby nie grałem, ale tak naprawdę 30 lat to gram. Pomyślałem sobie, wybierzmy coś ten deseń i dzięki temu będziemy mogli sobie jakoś tak... Randomowo mimo wszystko. Oczekiwanie na drugi... Czy mogę sobie wybrać profile, tak? Aha, okej. Czy coś mogę tutaj zmieniać? Chyba nie mogę zmieniać profili, natomiast mogę zmieniać się pomiędzy profilami. Wydaje mi się, że ten... To jest karabin, więc mi się wydaje, że z karabinem na początku będę miał większe profity mimo wszystko. Słyszałem też o tym, że jest... mało graczy, że jest problem tej gry jest przede wszystkim taki, że jest mało graczy, natomiast prawda jest taka, że ta gra jest free to play, więc każdy może sprawdzić, więc nie wiem, dlaczego jest mało osób. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego jest mało osób. Zobaczę sobie w tym czasie opcje może. Włącz cenzurę za wiadomości, w sumie ja bym to wyłączył, ukryj spam, nie? W sumie po co? Bo wiadomości prywatne... Ej, to jest dobre. Wyłącz prywatne wiadomości na czas rozgrywki, to jest dobre. Kill cam, metale zdobyte, wizualny wskaźnik zabicia, tak, ustal pozycję minimapy. Lewy górny róg. Też jest fajne w sumie, bo można sobie wybrać idealnie to, co potrzebujemy. Myślę, że to bym trochę zmniejszył. Włącz seedowanie. Aha, czyli wszyscy jesteśmy abonentami serwera, czy seedowanie włączone jest, jeżeli chodzi o wysyłanie innym patcha, co? Ja bym to wyłączył mimo wszystko, takie zastosować. Klawiatura wstecz, w lewo, raczej jest wszystko standardowo. Scelowanie jest dziwne. Ja pierdolę, co się robi prawym przyciskiem myszy. Nic się nie robi prawym przyciskiem myszy? Celowanie. Dlaczego też scroll? Dlaczego też kliknięciem rolki? Celowanie. A, dobrze, bo kulką się włącza, wyłącza, a natomiast prawym przyciskiem myszy po prostu się przytrzymuje. Spoko. Wszedłbym też tutaj, włączył jakieś lepsze opcje graficzne. Okej, chyba wszystko jest już dobrze. O nie, już widzę, że myszka jest strasznie szybka dla mnie.
Ja bym to od razu zmienił. Tutaj jest grafika, klawiatura, czułość myszki na... No, myślę, że 0,6 na razie. O, też za szybko, ale powiedzmy, że też nie będę przesadzał. No wiem, że biegam wsadem, wszystko spoko. W ten sposób to wszystko działa. Skacze się dosyć dziwnie, bo można skakać jakby tak dodżować. Dziwne. Bo skok nie jest taki w górę typowo. Jeżeli mamy strzałkę do przodu, to postać mimo wszystko leci lekko do przodu. Też ciekawa sprawa, nie powiem. Tryb celowany, tak? Coś tu mamy. Ktoś był, dobra, idziemy tam troszeczkę. O Jezu, wtedy możemy przejść. Idziemy z tej strony, może jeszcze tu będzie przykampiony gdzieś. Będzie próbował mnie zaatakować. Okej, tam jest. Okej, jest. W głowę jeszcze, jak? Nie mam pojęcia, ale chyba jakiś rykoszetem w głowę mu trafiło, bo celowałem tak okolice może szyi, ale bardziej w brzuch. No ale może odrzut zadziałał i mimo wszystko w głowę poszło, dobrze. Nice, ładnie, ale gościu był warzywem, więc gapiliśmy się trochę na siebie jak takie oszołomy. Aj, skąd on był? Cheater. A, no nie, po prostu byliśmy zaraz obok niego, ciekawe. Złóż skargę, nie, zabił mnie, więc musimy złożyć skargę na niego. Randomowo. Okej, to trzeba postrzelałem, może jakieś asysty padną, o kurde. Mściciel w ogóle. Ej, ten gościu mnie sobie zabił, masz za swoje hultaju. Jak na razie bardzo przyjemnie się gra, naprawdę zaskakujące, że taki mieliśmy problem z znalezieniem graczy, bo mimo wszystko, tak jak znajomy mówił, znajomy widz w sumie, że jest tu mało graczy, tak samo było, że jednak mimo wszystko kilka minut tak czekaliśmy. Natomiast, no, gra się... Nie powiem, żeby to była najlepsza strzelanka, jaką grałem w życiu. Prawdopodobnie bym skłamał, natomiast strzela się naprawdę dobrze. Troszeczkę nie czuję broni, ale dlatego, że oczywiście kiedy się gra zazwyczaj w strzelanki typu CS, to każda inna gra jednak troszeczkę odstaje od tego poziomu, bo przyzwyczajenie robi swoje mimo wszystko. Ale tutaj jest naprawdę przyzwoicie. Też da się wejść po schodach jakoś tutaj? Nie można. A, mogę jeszcze biegać, tak? Aha, też mogę X-em. Mhm. Skaczę się z pasem. No to już zauważyłem troszeczkę, wiesz? Gro kochana. C mogę kłócać. Dobrze, że są po dwa przyciski. To jest bardzo dobre, bo większość gier właśnie jest pod kontrol, ale w sumie też równie dużo chyba jest na C, więc jak najbardziej dobrze, że są obie te konfiguracje zastosowane. Dobrze, naprawdę. Świetny plan. Widzę, że mam dookoła krew cały czas rozlaną, czyli... Czyli mimo wszystko mam wrażenie, że się nie leczę. To jest chyba dobre. Ewentualnie trzeba by teraz ogarnąć sobie jakąś apteczkę. Jeżeli mam coś oczywiście w inwentory, jestem w stanie to zrobić. Droga mi gro, powiedz mi, czy mogę włączyć coś takiego jak... trójkę kliknąłem. Co się stało z trójką? Trójka to były właśnie jakieś pewnie bandaże bądź coś takiego. Gra ma troszeczkę... Dziś anomalii. Fajnie, co to robi? Łowca artefaktów. Przyspiesza regenerację życia. Fajnie. Zakładam właśnie, że jakieś właśnie tutaj bandaże wchodzą w grę. Może to jest gra połączona strzelanka plus... Kurde, coś czuję, jakby to strzelał obok mnie ktoś. Może to jest połączenie troszeczkę MMO, właśnie coś w stylu DayZ, WarZ. Warzy troszeczkę mniej, ale natomiast coś takiego, H1Z1 też jest ostatnio jakoś tego w modzie. Ale... może to byłoby tak jak hybryda, może to jest nawet dobre, bo mimo wszystko ja w DayZ grać nie mogę, ze względu na to, że... No, troszeczkę ta gra mnie stresuje mimo wszystko. Ale jeżeli tutaj byłoby w taki sposób to działało... Gracze przeciwgracze, też widzę, że bronie są jakieś normalne, a nie jakieś... O cholera!
Tak, to było logiczne w sumie. Ale mimo wszystko widząc, że gamy gracz versus gracz, to jest naprawdę dobrze. Fajnie to wygląda, fajnie. Co jest tutaj mimo wszystko? Aj, nie zdążyłem. Jak to by to zrobić? Musiałbym jakąś postać, która ma zwiększoną odporność na anomalię, coś w ten deseń? Dobrze rozumiem? Nieważne w sumie. Innym razem się to oczywiście ogarnie. Gra też wygląda przyzwoicie, bo no, nie oczekujmy, żeby ta gra wyglądała idealnie, bo jest to gra free to play, więc... To też jest inna klasa. Więc jak na grę free to play, naprawdę jestem zaskoczony, że mało osób to gra, bo to wygląda na taki przyjemny shooter mimo wszystko. Ciężko się strzela pestkami, zauważyłem. Bo ma strasznie chęć do strzelania full auto. Skoki nic nie dają, więc mam wrażenie, że tylko nas spowalniają. To tu jeszcze? Nie widziałem gościa w ogóle. O, wsadzę tutaj dół może, co? Czekaj, czy sobie nie złamię nóg, czy coś? Nie, chyba jakoś się zatrzymałem po drodze. Szczęśliwie. O Jezu, jakie to bije po plecach. Ile ta anomalia mi napieprzyła obrażeń. Coś tu chyba przeskoczyło. Ze skoku nie da się przez chwilę strzelać, zobacz, taki lag jest dziwny. Ale może to jest jakaś specyfika tej gry. Jezu, jak powiedzieć, to mnie zabije za chwilę. Gościu dostanie asystę za mnie, bo tak. Dlaczego nie? W sumie nie wiem, czy są asysty, bo nie dostałem ani jednej w tej chwili. Może nie ma tej grze asyst. Albo może nie w tym trybie też, bo to też jest możliwe. To jest coś nieoczekiwanego dla mnie. Co się stało? A, ten gość mnie zauważył. Długo mierzył strasznie. Ale trafił jakimś fajnym dragshotem w sumie. Nice. Odrodzenie jest niemożliwe. Dlaczego? Widać też, że był taki motyw tej gry. Mimo wszystko, że już jest koniec. Coś w ten deseń? Tak jest. To już była ostatnia faza. Fajnie. Skrytki są jeszcze tu w międzyczasie, tak? Co mam zrobić? Znaleziono. Co to znaczy kup? Nie zamierzam niczego kupować. Mapa skrytek, czyli to jest wszystko dla pieniędzy, tak? Rozumiem dobrze? Okej. Server RU. Trochę mi to stresuje, nie powiem. Czyli mamy tutaj... O. 20 obrażeń, to ma 100, to ma 60, tak? Natomiast to jest... to ma większą penetrację czy mniejszą? To ma też mniejszą. Dlaczego to jest... Aha, w ten sposób. Jakoś magazynka. Mimo wszystko wybiorę to, bo jestem beznadziejny. Pokażę amunicję. Dobra. Wezmę maksymalną ilość amunicji. Zamiast kurtki mogę coś dołożyć. Bandaże, tak? Okej, dokładam. Zdecydowanie tak. Aha. Umiejętności też tutaj są. Ja bym chciał zobaczyć umiejętności w tej chwili. Okej, dobra. Jeszcze zobaczmy sobie graj i co tu się stanie. W ten sposób. Dostaliśmy jakieś punkty sobie dziwne. Teraz szukamy, tak? Tak jest, szukamy. Czy są wszystkie tryby naraz szukane? Tak przynajmniej mi to wygląda. W tym czasie zobaczmy sobie umiejętności. Szybka reakcja, czyli większa prędkość celowania. Jest to umiejętność, która naprawdę przydaje się zawsze w... Przynajmniej przydawała mi się, jak zawsze grałem w Call of Duty. Tam ta umiejętność była świetna, bo cały czas się biega, cały czas się gdzieś skacze, więc... kiedy jest chwila taka przerwy, żeby móc sobie spokojnie wybrać, jakoś skupić się na jakieś tam...
strzelaniu, to wtedy trzeba szybko zacząć strzelać, a tam w większości trybów wychodziło na to, że kto pierwszy się zobaczy, ten zabija, więc mimo wszystko te milisekundy były ważne bardzo. To jest, znowu oczekujemy na pozostałych graczy 4 minuty, że jakiś kolega czarny jest obok mnie, towarzysze i przeciwnicy, czyli drużynowy tryb, przejęcie punktów, tak? Tak jest, wygląda na to. Ewentualnie są to punkty tylko takie, ewentualnie kiedy gra się jakoś drużynowo, wtedy być może te punkty są jakieś łatwiejsze do odnalezienia się na mapie, a w tej chwili to nie jest po prostu na przejęcie, nie jest to tak zwany capture the flag, tylko po prostu zwykły deathmatch. Niestety nie wiem. Gra jak najbardziej wygląda dobrze. Czy mamy takie zadania do zrobienia, tak? Czyli zabić 3, 5, 7 ludzi. Wow, zabiłem 3, nice. Przeciwnicy zabicie strzałem w głowę, Czyli takie dniówki bardziej, co? To naprawdę dla nerdów, 75 kili w ciągu jednego dnia. Sporo chyba mi się wydaje, chyba że jest jakiś tryb do mordobicia, jeżeli się wbijają, po prostu jeden na drugim się spawnuje i zabijasz kleci. Chyba że tak. Tu mają, widzę, że koledzy mają tu AA, a ci mają tutaj po BB, co oznacza? Nie mam pojęcia, jakaś ocena rangi ostatniej, jakaś ranga może właśnie, jakaś, nie wiem, drużyna czy coś? Naprawdę nie mam pojęcia. 3 minuty czekamy, więc chwilę sobie popiję, bo moje gardziałko troszeczkę odpada. Jest późno, więc mimo wszystko troszeczkę, przepraszam, ale moje gardło wymięka. Okej, widzę, że zaczyna się już gra powoli. Dobrze, startujmy. Zobaczmy sobie przede wszystkim, co tu jest. Widzimy dwóch kolegów naszych, którzy są troszeczkę zlagowani, wydaje się. Tak jest, jak mówiłem, są to jednak... Jest to jednak capture the flag. Dobrze mówię, capture the flag? Tak, przejęcie flagi. Więc jest spoko. Czy przejęcie punktów? A, cokolwiek. Wiadomo, chodzi o to po prostu, żeby te przejąć te punkty i je utrzymać. O kurde, nie potrafię go w ogóle trafić. O, ale dostałem ładnie. Ale i tak długo wytrzymałem, nie powiem. Łączmy automatyczne odrodzenie. Totalnie nie ogarnąłem, co się stało. Powiem strzelać pestkami bądź seriami. Natomiast nie mam pojęcia, jak tą bronią strzelać, bo wiadomo, że chodzi o CS-a, to człowiek już wtedy jest taki jakiś wytrenowany, wczuty w to. W tym przypadku totalnie nie wiem, co ze sobą robić. Powiedzmy, strzela, to przynajmniej brzmi na duchem i strasznie świergoli, jak to by powiedzieć. A, tutaj. Nie mam pojęcia też, czy się opłaca kucać. Mam wrażenie, jakby był lag, ale wydaje mi się, że też to jest możliwe, że to po prostu ta płynność myszki jest ustawiona, jednak czuję się troszeczkę za wysoka mimo wszystko, bo w CS-ie gram na 1.0 i 400 dpi, więc mimo wszystko tam jest bardzo wolno. Okej, leży. Ładnie wyszedł tutaj. Czy to jest punkt B? Tak jest, tak jest. Nie kładzie się, więc to jest troszeczkę kwestia ta sama, która była poruszana w Battlefieldzie 4-3. 4 chyba nie? 4-3, coś tak mi się wydaje. Gdzie po prostu nie dało się kłaść. To jest dobre, bo leżaków nikt nie lubi. Chyba że samemu leżeć, to tak, to się lubi. Natomiast kiedy przeciwnicy leżą, to bardzo ciężko ich wyczaić. Szczególnie kiedy po prostu jest taka lokalizacja bardzo zarośnięta, co też mi się podoba w sumie, bardzo klimatyczne są te mapki. Gierka jest dobra, naprawdę, wydaje mi się, że jakoś warta uwagi, szczególnie biorąc uwagę, że jest darmowa, więc kiedy ktoś, powiedzmy, kupuje sobie komputer nowy, nie wiadomo, nie ma dużo pieniędzy, no to wydaje mi się, że ta gierka jest dobra. No nie jest to dobra gra jako benchmark, czy dobrze działa. O mój Boże, oby nie trafił. Ale strasznie to wychodziło topornie. Nie jest to gra dobra jako benchmark, natomiast jest to dobra gierka, jeżeli nie masz pieniędzy na jakieś kupienie jakichś nowych giereczek, a jednak sobie możesz pyknąć sobie w to i też jest dobry czas spędzony. Szczególnie, że to nie jest ta gra wymagająca
O, widzę tutaj umysłowo, tylko po prostu sobie człowiek wbija do gry, sobie biega, 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 a widzę też, że na początku jest niski poziom. Mam wrażenie, że bardzo niski poziom strzelania, bo ja warzywie jak nie wiem, a mimo wszystko ich zabijam. Wiadomo, że mam troszeczkę doświadczenia ze strzelankami, ale jednak każda strzelanka to inna, więc mimo wszystko trzeba się w nią wczuć. Szczególnie kiedy jak ja, gada się jak głupi, bez sensu cały czas. O Jezu, aż to słabe by było. Okej, leży. Też czułem, że coś za plecami biegnie. Jakiś spawn tam czy coś, bo co róż widzę z przeciwników. Ładnie mi wystrzelał. Zobacz jak on to zrobił. No, on to zrobił w moim stylu, czyli w sumie odrzut zastrzelił mnie, a nie to, że on coś zrobił. No ale mimo wszystko, no jak mówię, gierka jest dobra, jak w tej chwili przynajmniej widzę, żeby sobie popykać spokojnie, nie mając jakiejś kasy na nowe gierki, albo po prostu będąc znudzonym na stare gierki, jakie mamy. Więc fajny tytuł w sumie. A, pierdzielę, przeładował tego w końcu. Serio, przerwałeś przeładowanie, oszołomie. Ja pierdzielę. A to było bez sensu. What the heck is going on, mate? Ja pierdzielę, dwa razy sobie przerwałem przeładowanie. Serio, to lobo powinno być poprawione, nie powiem. Bo takie deksy jak ja, co się śpieszą, to bo właśnie, skoczy i przerwie przeładowanie. Bez sensu jak dla mnie. No ale niech będzie i tak, nie? No co poradzę? No i znowu jakieś kurde grube sprawy. Gierka okej. Okay. No, natomiast jedną rzeczą, która mnie troszeczkę martwi w tym to jest jak wygląda sprawa tego free to play, nie? Czy to jest pay to win, czy taki normalny free to play, który pozwala kupić sobie jakieś ubranka, nie dając niczego nadzwyczajnego. Czy kupić sobie jakiś, nie wiem, dodatkowy wygląd, czy zmienić jakoś wygląd broni, albo jakieś sobie odblokować szybciej broni może. Bo jeżeli jest to coś w stylu, hej, dzięki płaceniu pieniędzy mogę w tą grę być najlepszy, to no nie, to nie jest dobry plan. To nie jest dobry plan, bo zdecydowanie takich gier nie lubię, bo człowiek wtedy czuje od razu, że coś jest taki. Tylko się denerwuje, że o Jezu, ten gościu kupił sobie najlepszą broń w grze i napierdziela z pół kilometra tylko po bani, bo tak broń ma taki specjalny, znaczy nie ma odrzuty na przykład, albo coś ten deseń. I znowu przerwałem sobie przeładowanie, nice. Prawda, muszę tylko kontrolować, bo przyzwyczajenie z CS-a, nie, że do połowy animacji później zmieniasz broń i wtedy masz już naładowany magazynek. Tak jest i... Okej. Na razie chyba idzie nam dobrze. Dlaczego się nie padł? On za mną łaził, jak? Aba go nie trafiałem, czy co? Ja nie rozumiem. On miał 0 HP. Dlaczego on przeżył? Nie wiem, jak on lucky chyba. Bo ostatni nabój powinien być tym zabójczym dla niego. Okej, jesteśmy znowu tutaj. Trochę respawny są nokijowo, bo widać, że to są spawn kille to jest coś normalnego w tej grze. Dobre jest to, że jak się biegnie, to tak ładnie przeskakuje. Fajne, bo takie jakby bany hopy. No. Co on tu strzelał? Czy on tu strzelał? Czy widział kogoś naszych? Nie wiem, no ale bany hopy są jakby. Przecież jakbym w CS grał normalnie. Wow, nice. Fucking team killer.
sumie strzelać. Czuję, że obok mnie jest cały czas są naboje wystrzeliwane, a nie mam pojęcia skąd. To jest troszeczkę unlucky. O, jestem troszeczkę sam tutaj. To jest troszeczkę smutne. Akurat go zobaczyłem. Tak skakałem, to nie mógł mnie zabić, a kiedy przystanąłem na chwilę, to od razu mnie zastrzelił, masakra. Ale widać, że fani jednak stalkero podobnych klimatów, bo używają tych broni, które mają po 6-7 magazynku amunicji. No, 5-6 chyba. Mimo wszystko to jednak inny styl gry. Bo ja tu lecę na masówkę, nie? Bo moja celność jest na poziomie warzywa intelektualnego. Więc nie bardzo. O, to mamy granat. Wszyscy, czy tylko on miał taki granat ładny? Ciekawe, nie byłem tutaj jeszcze ani razu. Czego nie może... A, byłem aż tak znarazany, że nie mogłem chodzić. Widzę, jakie to jest mocne. Okej. Okay. Przejmujemy ten punkt. Najeźdźca, wow, nice. To jest dobre, bo jeżeli mam low HP, to tak kucam wtedy. Tak jest, chyba byłem już tak ranny, że nie mogłem nic zrobić. Dobre w sumie, dobre, podoba mi się. Nice. Fajna opcja. Nice. Serio, tam jest gościu. Jak to się stało, że... Zdało mi się, że strzelają w tamtą stronę. No ale cóż, słabym jestem graczem. Mocno oberwałem już. Fajna ma broń. MP. Ale znaczy PM w sumie. Fajnie wygląda. Na razie bardzo przyjemnie się gra. Chciałbym zobaczyć jeszcze jakieś tryby może bardziej otwarte. Nie wiem czy tutaj... Czy to są takie właśnie, bo to byłoby dobre. Takie wiecie, zbieranie broni. Dropów wszelkich, no ale zakładam, że to jest też większa inwestycja w tym kierunku, więc być może jeżeli ta gra się rozwinie, to taki tryb dodadzą, taki wielki bitew. Natomiast jak jest w tej chwili, to sami widzimy. Okej, okay, jest, leży gościu. Ja mam oczywiście wywalony na wszystkie obiektywy, więc jestem takim retardem, nie powiem. Mimo wszystko powinienem się skupić na obiektywach, a nie na tym, żeby gonić kille. Ooo, Mosinem. Mosinem mnie zacisnął. No i chociaż dobrą bronią. Nie mogę się wczuć w to strzelanie. Nie wiem, czy to dlatego, że po prostu ja się mogę wczuć? Czy może po prostu to strzelanie jest nie do końca dobre? Nie mam pojęcia. Natomiast gierka jak najbardziej na przyzwoitym poziomie plus, bym powiedział. Skąd on tam się znalazł? A, z okienka! Oho! A ten jak tam na parapecie stoi w ogóle, czy kuca w sumie nawet. Nice'u. Skupić właśnie na tych okienkach. Ale... O, jest, jest. Masz. No i o to chodzi, koleś. O nie, 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 nie chcę umierać.
Coś to było, czy mi się zdawało? Mi się zdawało. Może by, warto by właśnie popróbować strzelać jakimiś mosinami czy czymś podobnym. A i chyba brało, mało brakowało, co? I, czy to jest jego HP, jak on miał, czy moje po prostu? Bo jak moje, to trochę bez sensu, bo ja wiem, że mam 0, bo umarłem, ale... Jakby było jego HP pokazane, to też byłoby spoko. Troszkę jak w BF-ie, nie? Ale to dobra informacja w sumie, wtedy wiesz, czy ile mu zabrakło. W sumie w każdej grze. To się tak samo, jest tam rozpis od razu, ile zadałeś, ile on ci zadał. W ilu strzałach, to jest dobra dobra informacja. Przynajmniej wiesz, jak tak ci poszło. Jep. Jep, 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 jep. Nie ma tu już nikogo? Nie ma. Za plecami, tak? Bardzo unlucky, bardzo unlucky. A zabiłem go chociaż? Nie mam pojęcia. Ale akcja była niezła. Troszeczkę czułem się jak na ten, jak na deathmatchu w CS-ie, gdzie wszyscy się rodzą na swoich plecach. O, ale mnie trafił. Jep, zabił go? Nie, nie zabił go, ale nie zabił. Ale to było niedobre, bo on powinien mnie zabić. Natomiast chyba gra się skończyła, tak? W sumie gra, ten mecz, czy cokolwiek. Mamy te nieznane miejsca, tak? I możemy otworzyć... Okej, przeszukajmy tą tutaj na środku. I co się teraz stanie? Broń! Czy to jest ta broń, która mi się podobała? Nie mam pojęcia. Wyniki. Spoko. Oni mieli mniej killi, ale oni po prostu łazili i robili to, co trzeba, czyli w sumie przejmowali punkty. Ja doszedłem do wniosku, że... Co tam punkty? Punkty nie zadają damage'u, więc zostawiłem to. Premium bonus jakiś. Przychody. Fajnie. Drugi poziom. Nice. Otwórz umiejętności. Teraz możemy sobie przyjrzeć się tutaj umiejętnościom. Szybka reakcja to jest, jak mówiłem, celowanie. Prędkość celowania. A tutaj jest prędkość poruszania się podczas celowania. Też jest spoko umiejętność, nie powiem. Szybkość pociągnięcia za spust. To jest świetna opcja. Tak przynajmniej brzmi. Czyli szybciej strzela człowiek po skoku na przykład pewnie. Kara do rozrzutu zmniejszona. Nice, też kolejna dobra opcja. Szybkość zmiany broni. Nie wiem, czy to jest takie ważne. Być może na wyższym poziomie jakieś granie tutaj jest jakieś tutaj potrzebne. Jak ja uważam, że chyba na razie niekoniecznie. Czas wstrzymania oddechu. Z pewnością dobra opcja przy snajperkach. Precyzja przy strzale z bioda też jest dobra opcja, szczególnie przy tej broni, którą ja mam, która jest do niczego. Precyzja w ruchu. Też byłoby dobre. Prawda, dobre opcje tutaj. Zestaw bojowy. Co tam było? Nie zobaczyłem. A, szybkość przeładowania po prostu. Dobra, okej. Okay. Też jest spoko, ale nie wiem, czy takie ważne. Więcej naboi. Też spoko. Zmniejszenie odrzutu. I co to jest teraz? Możesz wziąć do walki dwie ręczne bronie. Wow. Nice. Aha, czyli specjalne środki w ten sposób. Dobre. A co tutaj mam? Jeszcze kolejne tutaj mamy drzewka. Ja pierniczę, to jest dobre, to mi się podoba strasznie. Bo wtedy widać różnicę między graczem nowym, a graczem dobrym po prostu. Bo wtedy on ma już więcej rozdanych punkcików, lepsze wszystko rozładowane. To, a natomiast tutaj widzę, wow, broń się psuje, tak? Nice. Ulepszono jeszcze, niezawodność zwiększyli. Aha, w ten sposób to wygląda. Dajcie do warsztatu to, co to znaczy. Ulepsz. Musi mieć... Szybko przeładowanie, odrzut broni zmniejszony, tak? Odrzut plus 15. I co zrobiliśmy tutaj? Co teraz się stało? Plus 15 odległości, tak? Okej. Okay. Aha. W ten sposób. Hmm.
Udało mi się zmodyfikować broń i co teraz się stało? A, i teraz rozrzut. To jest, to nie jest pełno... Nie jest, nie ma od razu szansy na to, znaczy pełnej szansy na to nie ma. Mhm. Dobre, dobre, to mi się podoba. Jeszcze naprawa za ile? Za monety, tak? O. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. A ile tutaj będzie kosztowało? Też zero. Ciekawe. Czas ogólny. Okej, wolę tam nie patrzeć chyba. No jest, jest warsztat, tylko z czego się zbiera te punkciki za zagranie gier, co? Jakby, tak by to wyglądało. Mapa skrytek jedna. Pakowanie bandaży, też dobre. O, fajnie. Zmienić frakcję mogę, mogę tutaj też awansować bardziej. Klan. Klany też są świetnie po prostu. Ale tu będziemy kończyć. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pomysły do tej gry więcej, gracie sami, napiszcie czy to w komentarzu, zostawcie kciuka w górę, no i możecie napisać tu pod filmikiem, bądź na Escape'ie. Możemy razem pograć, założyć jakiś powiedzmy klan i jakoś tak porozwalać sobie tych wszystkich noobów. Czyli w sumie ja sam jestem noobem, hipokryta, o my god, o, jestem zły, niedobry. Jeżeli macie jakiś pomysł w tym kierunku, to oczywiście śmiało piszcie, ja z chęcią w tą gierkę pogram, bo naprawdę gierka wydaje się dobra, znaczy dobra, przesadziłbym, że dobra, ale przyzwoita, pozwalająca, jak za darmo oczywiście, jak za darmo to dobra, mimo jakoś cena to dobra, po prostu możemy sobie spokojnie pograć i nie jestem pewien co do tego, że granie jest pay to win. Troszeczkę to może wyglądać, nie powiem, że nie. Myślę, że to jest wszystko za złoto. No ale cóż, tak widać bywa, że to złoto jednak mimo wszystko się dostaje. Dobra, nie będę teraz włączał tego sklepu, więc pewnie się dostaje za poziomy, coś takiego, za otwieranie jakichś skrzynek, coś tam, ale pewnie będzie, można też kupić bardzo dobrze. No nie wiem. Aktywuj konto premium, co to znaczy? Aha, już wiem co to znaczy. 50 doświadczenia, tak? Świetnie. Ekonomię. Dobra. Także jak jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, czy to z Survarium, czy z innych gier na moim kanale. Zapraszam i polecam. Mateusz Papis. Hej.